Wandale zniszczyli nową elewację gimnazjum numer 3 w Policach. Dzięki nagraniu z monitoringu sprawców udało się szybko złapać. Na terenie gimnazjum numer 3 są zainstalowane kamery, które swym zasięgiem obejmują teren szkoły. Na 6 kamer 5 z nich zarejestrowało, jak w nocy z soboty na niedzielę, czyli z 24 na 25 maja, trzech młodych mężczyzn weszło na dach szkoły. Jeden z nich opuścił się na linię i to widać na monitoringu. I w trakcie opuszczania się oszpecił budynek szkoły. Zapis z kamer został przekazany policji. Wcześniej obejrzeli go również pracownicy placówki. Uczniowie szkoły nie pozostają obojętni na szkodę. Nie za bardzo, bo szkoła była wymalowana bardzo ładnie, ale wandalizm trochę zniszczone wszystko jest. Zapis z monitoringu pomógł policji w znalezieniu sprawców. Wandale zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Głupota będzie ich słono kosztować. Firma, która wykonywała elewację, oceniła zniszczenia na 4 lub 5 tysięcy złotych. Jeżeli trzeba będzie, a prawdopodobnie zajdzie taka potrzeba przemalowania całego frontu szkoły, to liczymy się z kwotą około 13, być może więcej tysięcy złotych. Zniszczona elewacja budynku gimnazjum numer 3 to nie jedyne przewinienie. Prawdopodobnie ci sami sprawcy uszkodzili też drugi budynek w Policach. No ja sądzę, że to złe, że napisali tak, no bo zniszczyli mienie szkoły i w MOK-u też jest napisane. No złe postępowanie. Na budynku Miejskiego Ośrodka Kultury nie ma kamer. Tu wandale uszkodzili mienie w dwóch miejscach. Zrobili to z dachu. Nie odstraszyło ich nawet bliskie sąsiedztwo z komendą policji. Za zniszczenie mienia sprawcom grozi 5 lat więzienia.